No to prawda. O, to jest poszukiwane chyba. Tak? Mi się wydaje, sprawdzę. Jednak tak. On ma to ziak. No, jest poszukiwany. Ale my tego nie dogonimy, coś czuję. Coś pomóc wam, czy nie? Jak wyjedzie, to możemy go spróbować bujnąć. Chodzi o to auto lewe? No. A, to ja nie. 18:45 lecimy? Dasz radę, no. Dasz radę, jesteś seł. Są dwie opcje. Albo trzy. No. Na dwie jest po 49% szansy i na jeden jest 2%. 2% szansy jest, że jak im zgaśnie fura, to się poddadzą. 49% na to, że będzie szklany parking i strzelaninka. No i drugie 49%, że nam uciekną po prostu. To auto jest kurwa kurde szybkie, że przestrzelił zakręt. Ale spokojnie, jak go zatrzymamy, to auto my skonfiskujemy na 24 godziny, nie ma problemu. O, wyskoczył, bo... W końcu ktoś im z auta. Bo tu strada jak coś, nie? Ja mamy jednego. Jeden? Znaleziony, nie kradziony. Weźmiecie go? Oho. Dzień dobry. Dzień dobry. Nogi albo ręce. No, czy... Albo co gorsza kręgosłup, broń palna na miejscu. Szybki desant. Nie, no dalej, co to spoko. Nie ma spokojnie. Co to za desancik? No, bo to gdzieś się w nasze auto, no. Desant, no dajcie mi spokój. Hopsiu. Nie chce mi się już, nie chce mi się naprawdę, odechciewa mi się. Gdzie oni są? O. Jedź z nim normalnie. Zobacz jak to jest po naszej stronie. Przecież nie krwawi, to nic mu się nie stało. Gdzie oni są? Umieram. Złomowisko, złomowisko. No. No co ty robisz, kurwa? Daj się pistolet, ja wam pomogę. Nieruchoma. Pięknie nieruchoma. No cenia. U, tu mocne zestawienie jest, nie? Ja mogę przejść za komunikację. No i to jest to, co ja lubię. Chłopie, nie ma czasu, zostajesz w aucie. Ej, na dachu, na dachu. Broń, 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 broń. Wchodzimy tam, Bazyl, się nie bój. Let's go, za kamieniem, od strony... Flash, flash, flash. Jedna osoba. Ty masz flash? Flash, flash, flash. Chcę lewo, lewo. Czekaj, nie. Co tak dał? Jeszcze jeden. Który? Bo to ważne. Kierowca. Oj chuj. O kurwa. Lilif, to Lilif znowu. Lilif. Od dworu. Dach. Ten na dachu. Jeszcze z dachu, obity mocno. Chyba nie przejdziemy. Czysto jest, no. Tak, w środku jest czysto, mamy tu dwóch rannych i jednego funkcjonariusza. Chodzę do środka. To trochę ja, no trochę tak, trochę ja, trochę ja. Mur od złomowiska, tak jak wjeżdżaliśmy za murem. Co ona robi? Go. Kurwa, nie straszcie tak. Dobra, bierzemy ich na dół od razu, bierz Bazyla. Czekaj, zanim wyjdziemy. Dajcie, odstawcie ich tutaj na dół. W stronę do rogu jakby, to też jest chłop. My little pony, my little pony. Nie, na zewnątrz. On jakby... jest przeskoczył, ja go mam tu chyba. No dzień dobry. Nie wiem czy to jest on, bo tak szybko. Dzień dobry, siema Martin. Będzie się tu musiał schować. Rozumiem, że gdzieś tu chodzi. To jest taka cysterna rozdupcona i on za tą cysterną chyba jest, wiesz? Biegnij prosto, prosto, prosto. I teraz jak w prawo lekko polecisz na skos, idealnie przed tobą w rogu jakby samego złomowiska. Prawo, prawa strona, róg złomowiska. Bo chłop ode mnie dwa razy dostał i ja nie widziałem, żeby on
wybiegał. A to był ten, którego właśnie postrzeliłem, bo... Nie, raczej nie. Szybko go postrzeliłem. Tu po prawej stronie gdzieś. No tu gdzieś powinien być. A tu jest Tommy, dobra. Mówię ci, to było on tu po dachach przeskakiwał. No i fajnie. Ja cały czas na niego patrzyłem, on się schował kurwa pod ten, no dobra, chuj. Na sumo może wyjść? Na sumo na pewno, znaczy na pewno. Jest szansa, że wyjdzie. Ma ręce, ma białe włosy, jest ubrany na biało, nie pamiętam. No tak, to jeszcze gdzieś tu będzie jakimś... Dobra, byłam w tych krzakach, tak się wydaje. Możliwe, no. No, sobie biegnie. Ten obywatel w białych włosach, co ucieka, to kto to? 10-4. Żeby on ich nie powyciągał, a radiowa za to zamykała. Nie, on uciekł do tego, do strony kanałów burzowych. Dobra, pakujemy wszystkich, wyciągamy przy radiolach, opatrzymy ich. Jeszcze jednego nam brakuje. Ja jeszcze muszę sprawdzić środek od drugiej strony. Nie ja kurwa za skrzyniami. Ja wejdę z jednej, ty wejdź z drugiej, tylko odłożę tutaj zatrzymanego. Ja nie wiem co wy tu robicie, weź go wyciągnij. Jeden na tych krzakach z tyłu, tak? Oceniam to też. Wyłącz trójki w radiowozie. Bo nie wiem czy mnie kurwa. Za 0,55 nie pisz, na submodzie jak pusie jakie. Dobra. Ja mam klucze, to szukam. Halo? Wyłącz te trójki. Dobra, kupę, ja cześć Stasiu. Wszystkich mamy? Wszystkich, no. Dobra, wezmę apteczkę. Ooooo! Dobra, gdzie cię boli? Kamizeleczka, nic większego. Jasna sprawa, zdejmę ci kamizelkę. Super. I ból powinien ustąpić. Nie piszemy nic od teraz? Co? A pana co boli? Ja dostałem tutaj we wkład w kurce. We wkład w kurce, jasna sprawa, tak samo. Wyciągnę panu wkład. I powinien ból ustąpić. O, Jezu, jak dobrze. Ktoś powiadomił IMS? Nie, no nie wiem, czy nie lepiej jechać z nimi, bo zostało niewiele czasu, nie? A, no dobra, dobra. A w chuj mało czasu zostało. Mamy dobra. Mało czasu, pojedźmy szybko na szpital. Dobra. Nisko głowa, pomogę wsiąść. Zdechu też przyjęliście, nie? Tak, wszyscy. No. O. A, bo ja mam, o kurwa, mam tutaj czterech chłopaków. Dobra, no to jedziemy. 4-0-2, kierujemy się na pillbox. U1 Vigero, U2 pojadę ja. U3 Charger szeryfowski i U4 zajazdowe. Wiadomo kto, wiadomo gdzie. U1, jak i U4, kod trzeci, reszta jednostek, U2. Kod drugi. Hej ho, do pracy do byś szło. A, czekaj, to nie było do lasu? A, do lasu może też było. Są różne wersje. Do lasu chyba, no. To było do lasu, kurde. Myślę sobie, czekaj. Dobra, to ja co pan... A nie, minus 15 tysięcy musi być, a nie 500, faktycznie. Hej ho. Do lasu by się szło. Aha. Kurwa, ja chciałem. Kurwa, ja myślałem, że do lasu teraz będzie. No. Tyle kurwa z dogadania naszego. No i koniec zabawy. Z taką komunikacją byśmy świata nie podbili. No nie za bardzo. Wyjmij. Czekamy z zatrzymanymi. Czy co robimy? Czekamy? Czy szybko tam? Ja bym... Radę schować samochody, tak tylko mówię. A tam, kto by się przejmował samochodami? Odholowuję tak te pojazdy, żeby każdy miał garaż. Na pewno. Ja bym z nim poczekał tu na dole. Też bym z nim poczekała na dole. Oboje panowie widzą? Tylko Bazyla niech się zajmą. Super. No, i ona się zgodziła. Bardzo dobrze. Trzech zatrzymanych mamy na razie, a jeszcze na trójkę czekamy. Jestem już chyba z 4-6-11. Nazwisko? Nie pajacuj. No i po co się czekać? Ręce do góry podnieś, następnym razem cię zakuję po tej zdarza. No dobra. Dobra, i już kurwa jaja mi wylądowałem, znaczy głową w jaja mu wylądowałem, już koniec. Nie chce mi się więcej. Niestety trafia, musisz uważać. Lewa, prawa. I zapraszam na dół.
O, Stalio stał. O! Odbiór, baza astral na miejscu. Tak, pomogę wsiąść. Nie, to że w mieście. To jest obrzydliwe. No generalnie jebasz takich ludzi. Jakich? Takich to znaczy ja. Takich to znaczy jakich. Jaki jesteś? Łazienka jest zamknięta. Co ty gadasz w ogóle, Wera? Dobra, a są wszyscy, czy jeszcze kogoś czekamy? Na górze. Ale odjebałaś. Kto to tak spierdolił? Weronika. Kliko Garnisz. Weronika. Ta sama osoba, która cię postrzeliła. Weronika. Aha. Poza stron dotarł do więziarki, witam. Szóstka, chłopaki? Nie, nie ma już szóstki. Jest. Nie ma szóstki jeszcze. Raz, dwa. O kurwa. To idealnie. Jak jedziemy, szefie? I don't know. A kto jest superwajzerem posiłku? Chyba nikt. 4-0-2! No, bardzo dobrze, bierz superwajzera. 4-0-2, obejmę superwajzera na transporcie z Pillbox do Davis. Na dwójce. Jedziesz więźniarą? Jedziesz ze mną, Nelson? No pojadę z tobą. Dobra, to ja pojadę, spoko. 4-0-2, rozkład jednostek. Przypominam, komenda Davis będzie jechana. U1, 110. U2, więźniarka, hangover za kierowcę. U3, 305. U4, które jego rolą jest zajazdowo oraz blokowanie dróg oraz objazdówka, pojedzie Crown Victoria o numerach 422. Czy U1 jest gotowe? Gotowe. 10-4, więźniarka gotowa, U3? 10-4. Czemu U3 mi z... Aha, bo tam się ustawiłaś z tyłu, sprytnie. U4? Ready. 10-4. Wszystkie jednostki kierować się na Davis. U1 prowadzi. Średnia prędkość przez miasto 50 mil na godzinę. Widzę jakieś zielone auto. Założę kamizelkę, chwila. Już mi lepiej, możemy jechać. A gdzie jest kamizelka? U1, jak i U3, kod trzeci. U2, jak i U4, kod drugi. Pituje nas, zielony kurwa, pojazd. Kurwa, czyżby? Pituje nas, pituje nam. Kurwa, jedna. Te kurwa rzucają się na niego. Się zatrzymał na nie. Nie wiem. To... Czekam na Rocket League. No co się dzieje? Już się dzieje. Ostatni widok wolności. O kurwa, od kiedy jest ta komenda? Davis? Od jakiegoś czasu. Od jakiegoś półtora tygodnia. 4-0-2, więźniarka na komendzie Davis. Potrzebuje wszystkich jednostek tutaj, to żeby zaprowadzić. To komenda, czy jak? Tak, teraz tak. Zapraszam, śmiało, śmiało. Pomogę reszcie wysiąść. O kurwa, nie to. Nawet nie próbuj! No nic nie robię, wszystko spokojnie. Dobrze. I zapraszam na komendę. Wyjmijcie tam, chyba jeszcze jedna osoba jest, czy wszyscy? Okej. Na dół chyba, nie? Na dół, to, żeby się zmieścili. I tak musimy. Pana chyba pan tutaj zabłądził, co? Pan wróci na górę. Nie, jedzie ze mną. Co ty pierdolisz? A, chyba, że tak. Myślałem, że dobra. Spokojnie, spokojnie. Ty jesteś Dominik? No. Kurwa, ja cię dzisiaj broniłem, panie Dominik. Zapraszam, panie Dominik, tutaj, do poprawy celi. Mogę ja? Ustawię się pan przy ścianie. Nie no, weź sobie jakiegokolwiek innego, no jest sześciu tam. To znaczy, no to dam ci jego rzeczy. A, no chyba, że tak, dobra, to się zajmiesz nim. Dobra, jeszcze raz cię przeszukam. Bierz go, ma jeszcze informację o przemycie przy sobie, to mu zabierz. Tak. Kurwa. Come here. Chodzimy. Come here. A, ty jesteś na zewnątrz, tak? Podejdź teraz, bo krat masz... No dobra. Wystaw ręce. Każdy ma kogoś tam. Niech se mają. Dobra, 4-0-2. Każdy zatrzymany ma swojego opiekuna. Ja przechodzę na jedynkę, rozwiązujemy dwójka. Dobra robota. 4-0-2, trzeci status.